Witajcie w naszej kuchni. Dzisiaj zapraszam Was do przygotowania bardzo prostego ciasta bez pieczenia. To stefanka kawowa mojej mamy. Jest to ciasto, tak jak wspomniałam, które nie wymaga pieczenia. Bardzo proste jest zrobić. Jest to ciasto na herbatnikach. To ciasto bardzo, bardzo często gościło u mnie w domu, kiedy jeszcze byłam mała, a nawet ku uciesze rodziców ja bardzo często to ciasto przygotowywałam. Teraz nie robiłam go już wiele lat, więc akurat mam okazję, by nadrobić te straszne zaległości. Ciasto powinno Wam pasować, jest lekko kawowe. U mnie przez wiele lat w mojej rodzinie był to taki hit imieninowy, więc zachęcam i Was gorąco, abyście spróbowali przygotować właśnie taką stefankę kawową na herbatnikach. I na początku zabieram się za krem. Krem możecie przygotować na bazie masła lub masła roślinnego, przy czym masło powinno być w temperaturze pokojowej. Przekładam masło do miski, dodaję do tego cukier puder, a także cukier z wanilią lub ulubiony aromat. I miksuję, aż masło będzie miało prawie że biały kolor i będzie bardzo, bardzo puszyste. Do tego dodaję kilka łyżeczek kawy. Ja przygotowałam akurat kawę na bazie kawy rozpuszczalnej. I jeszcze dodaję kawę rozpuszczalną, taką suchą, sypką, też kilka łyżeczek. I tutaj po wymieszaniu proponuję Wam, abyście sprawdzili, jak krem Wam pasuje, czy chcecie go dosłodzić, czy też może dodać tej kawy więcej. Do kremu możecie też dodać troszeczkę kakao. Na deseczce lub półmisku układam pierwszą warstwę herbatników. Tą pierwszą warstwę herbatników maczam w mleku tylko z jednej strony, od góry, tam gdzie zaraz będę kłaść krem. Jak widzicie, tych herbatników nie układam bardzo dużo, ale ciasto będzie krojone potem w bardzo, bardzo wąskie kawałki. Dlatego też nie musi być ogromnych rozmiarów. Na pierwszą warstwę herbatników nakładam trochę kremu. Grubiej niż smarujecie standardowo kanapki. No tak, żeby nie było widać tych herbatników, ale jednak, żeby ta masa, żeby ten krem potem był wyczuwalny w cieście. Potem kolejna warstwa herbatników, tyle że już każdą kolejną warstwę herbatników maczam herbatniki z obydwu stron w mleku i od razu kładę na ciasto. I tak aż do skończenia masy mi udało się zrobić 7 warstw herbatników, więc ciasto potem po ukrojeniu jest bardzo smaczne. Nie przejmujcie się, jeżeli w trakcie nakładania coś Wam się przesuwa. Ciasto potem po zmaserowaniu będzie stabilne i bardzo smaczne. Z wierzchu ciasto smaruję kremem, smaruję również boczki, aby ładnie wyglądały. I na wierzchu ciasto posypuję kawą rozpuszczalną albo kawą i kakao. Tutaj wedle własnego gustu. Boczki ciasta ja ozdobiłam jedynie kremem, który po prostu równo rozprowadziłam, ale możecie też dodatkowo ozdobić pokruszonymi herbatnikami. I teraz ciasto chowam na całą noc do lodówki. No niestety trzeba troszeczkę uzbroić się w cierpliwość, bo ciasto musi się zmaserować, żeby łatwo się potem kroiło. Po wyjęciu ciasto kroję na malutkie kawałki, nawet mniej, są to kawałki zdecydowanie mniejsze niż centymetrowe. Ciasto jest bardzo, bardzo smaczne. Po zmaserowaniu bez problemu nabiera się na łyżeczkę. Ma delikatny smak kawy, krem maślany. No jest naprawdę pyszne. Tak jak wspomniałam, ta stefanka kawowa to taki hit imieninowy w mojej rodzinie, więc mam nadzieję, że Wam również przypadnie do gustu. Ja zachęcam Was do przygotowania dzisiejszego ciasta, dzisiejszej stefanki według przepisu mojej mamy. Czekam na Wasze komentarze, na zdjęcia Waszych stefanek. Zostawcie koniecznie pod przepisem. A ja jeszcze raz życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!